tradycyjnym podziale nauki rozróżnia się dyscypliny teoretyczne i eksperymentalne. W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz mocniejsza jest pozycja nowej kategorii, tak zwanych nauk obliczeniowych. Dziedziny trzeciej, obszaru trzeciego nauki, który pozwala łączyć budowane teorie z przeprowadzanymi eksperymentami i często pozwala zastąpić znaczną część kosztownych, ryzykownych eksperymentów na drodze prowadzonej symulacji komputerowej, na drodze modelowania złożonych zjawisk i układów fizycznych. Modelowanie złożonych procesów, złożonych układów wymaga współdziałania reprezentantów wielu obszarów nauki. Tylko na drodze współdziałania fizyków z biologami, chemikami, matematykami i informatykami staje się możliwe zrozumienie tych zjawisk, które się chce opisywać w stopniu pozwalającym na ich przewidywanie, a w dalszym etapie na kontrolowanie przebiegu tych procesów. Czy będą to układy fizyczne o wysokim poziomie złożoności, takie jakie występują w najbardziej zaawansowanych technologiach, czy będą to układy biologiczne, w których zaczyna się od poziomu atomów, by skończyć na poziomie wielkich populacji, po drodze przechodząc przez wiele skal, nie ma żadnych w dzisiejszej nauce narzędzi i metod pozwalających w sposób uniwersalny zrozumieć, przewidzieć zachowanie tego typu układów. To, co stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej nauki, to stworzenie jednoczących teorii, jednoczących metodologii pozwalających na przewidywanie, właśnie przewidywanie jest tutaj szczególnie istotne, przebiegu tego rodzaju złożonych procesów. Wielkie populacje oznaczają również społeczeństwa, a zatem jeśli mowa o wielkich układach biologicznych, można pójść o krok dalej, by skończyć na układach społecznych. Wiedza o zachowaniu tego typu układów jest pomimo stwarzanego wrażenia bardzo ograniczona i dopiero w tej chwili zaczyna kształtować się cała wielka praktyka opisywania tego rodzaju zachowań. I zarazem no, oczekuje się, co jest całkiem naturalne, powinna się pojawić możliwość wykorzystywania wyników tego rodzaju badań do tworzenia zupełnie nowych rozwiązań pozwalających lepiej przewidywać zachowania społeczeństw, zachowania całych układów społecznych, a może wzajemnych powiązań różnych populacji różnych społeczeństw. Szansą na nowe podejście do opanowania wielu ciężkich, do dzisiaj często w ogóle nie dających się przewidzieć zachowań, jest umiejętne użycie tych wszystkich rodzajów narzędzi. Eksperymenty na układach społecznych trudno przeprowadzać. Na ogół tam, gdzie były one realizowane, wiązały się z katastrofalnymi skutkami dla ich obiektów. Natomiast przeprowadzenie symulacji zachowania się modelu, jeśli ten model będzie dostatecznie wiarygodny, to jest nieryzykowne, nietrudne zadanie. Ono jedynie wymaga umiejętności poradzenia się z zupełnie nową grupą problemów, problemów dotyczących ekstremalnie złożonych układów. Ograniczeniem, które w chwili obecnej powoduje, że powodzenie jest jak dotąd jedynie bardzo ograniczone, nie są możliwości techniczne.
Najczęściej barierą jest trudność zbudowania wspólnego języka, opisu tak złożonych układów, języka wspólnego dla ludzi o różnym pochodzeniu naukowym, reprezentujących różne obszary nauki, różne obszary doświadczeń. Bardzo często te obszary posługują się hermetyczną terminologią, budującą sztuczne granice, nie zawsze po to, żeby lepiej swoje problemy rozwiązać, bardzo często po to, żeby odgrodzić się od obszaru i od obszaru działalności innych naukowców. Tworzenie, przełamywanie tego rodzaju barier to jest w moim przekonaniu wielkie wyzwanie i to nie dotyczy tylko barier między ludźmi o różnym doświadczeniu naukowym, to dotyczy również przełamywania granic, bo w chwili obecnej bardzo często przy badaniu tak złożonych problemów nie da się znaleźć w jednym często kraju dostatecznie silnej grupy naukowej, będącej w stanie problem podjąć. Niezbędne staje się budowanie grup wielonarodowych, przejście ponad granicami, a z czym to się wiąże? Bardzo często oznacza to, że trzeba dzielić się wiedzą i danymi, co wymaga niejednokrotnie przełamania kolejnej bariery, rodzaju ochrony na granicach. Niezależnie od tego, że mówi się tak dużo o współpracy międzynarodowej w podejmowaniu najbardziej złożonych wyzwań naukowych, bardzo często okazuje się, że ta współpraca kończy się tam, gdzie trzeba się podzielić informacjami uważanymi za atuty własne. Przejście do etapu, w którym nauka rzeczywiście przekroczy granice, zarówno po stronie dyscyplin, czyli w swoim obszarze wewnętrznym, jak i między granicami państw, to jest na dzień dzisiejszy ogromne, ogromne wyzwanie przed nami wszystkimi. Chciałbym, żeby przy okazji tej działalności, którą podejmujemy, również pojawiali się tutaj dostatecznie często przedstawiciele nauki z bardzo różnych krajów, po to, dzielący się swoją wiedzą bez zahamowań, po to, żeby przyczynić się chociażby w jakimś stopniu do tworzenia, kreowania tej nowej rzeczywistości. Nauka nie zna granic. Problemy naukowe nie zależą od tego, czy będą podejmowane i rozwiązywane w kraju X, Y czy Z. Natomiast jeśli mówić o największych wyzwaniach, czy to naukowych, czy cywilizacyjnych, które dzisiaj mamy przed sobą, należą do nich problemy związane ze zrozumieniem zachowań, zrozumieniem natury funkcjonowania całych organizmów, czy to biologicznych, żywych, czy społecznych, w których współdziałają ze sobą w sposób wysoce złożony, najróżniejsze składowe. Nie istnieje na świecie pojedynczy ośrodek naukowy, który byłby w stanie w oderwaniu od działań na zewnątrz rozwiązać problemy tej skali. Jedyną szansą jest przekraczające granice instytucjonalne, granice państwowe i granice dyscyplin naukowych, współdziałanie. Współdziałanie ludzi w rozwiązywaniu problemów. Te problemy są najistotniejsze. Ludzie są po to, żeby podjąć tego rodzaju wyzwania. W moim przekonaniu to jest nie tylko wyzwanie, to jest również wielka szansa
dla współczesnej nauki. Szansa, która powstała dzięki rozwojowi technologii, ale również dzięki rozwojowi sytuacji politycznej. W ramach tej szansy ogromnym obowiązkiem właściwie jest doprowadzenie do tego, żeby zaczęły powstawać instytuty naukowe bez ścian, instytuty wirtualne, które są rozproszone po całym świecie i jedynym elementem je łączącym jest problematyka realizowanych badań. To jest zarazem obowiązek ludzi nauki, żeby dążyć do tego, aby takiego rodzaju struktury wspólne zaczęły być coraz powszechniejsze.